Siemanko, witam w kolejnym odcinku gameplaya z Total War Rome 2. Dzisiaj będziemy dalej atakować Edetanów, znaczy dalej, w końcu atakować Edetanów, bo wypowiedzieli nam wojnę w pewnym odcinku. Ale najpierw zajmiemy się dyplomacją, bo tutaj tak jak mówiłem, będę sobie sprawdzał przed odcinkiem, co możemy w dyplomacji zdziałać i okazuje się, że możemy z Kartaginą podpisać umowę handlową. I z Recją chyba. Umowa handlowa, szansa wysoka. Ok. Mamy 220, całkiem sporo. I Recja. Tu jest Recja. Ok. Dwie umowy na dzień dobry podpisane. Około 300 do przodu. Reszta ze mną nie chce gadać. W polityce nie mam za bardzo możliwości zrobienia czegokolwiek, bo raz, że nie mam kasy, a dwa, że moi generałowie mają maksymalne stanowiska co do ich levela. Muszę po prostu wyższy level generałami nabić albo wyższy wiek osiągnąć. No i dobra, kończymy turę. Tu mnie dalej ten champion będzie atakował. Mam nadzieję, że mi tam kogoś nie zaszlachtuje. O! Zaatakowali nas. Mam drobną przewagę liczebną, ale niewielką. No dobra. To zaczynamy od walki dzisiaj. No ale ma dużo tych, strasznie tych z mieczami. Mam nadzieję, że moje balisty tutaj coś podziałają. Aha, to zasadzkę jeszcze i zasadzkę chwyciłem, okej. Kurczę, gdzie to tutaj ustawić? Gdzieś jakoś pod górkę, żeby mieli, byłoby dobre. Tutaj chyba z tej strony by się było dobrze ustawić. Dobra. Balisty. Teraz miecze. No tych mieczy mam, kurczę, niedużo. On ma znacznie więcej tych gromad mieczy. Dobra. I jeszcze poborowi słudzy. No niestety ja mam, kurczę, słabe te jednostki. Dużo ich mam. Może nie być lekko w tej bitwie. I generał. Dobra, zaczynamy. Środki przenośne. Co ja tu jeszcze mam? Aha, jeszcze mam tutaj jakieś... Co to jest? Mista kula, o! Jak to się ustawia? Niech mi ktoś powie. Ups. Jak się ustawia ognistą kulę? O, dobra, mam. Mam nadzieję, że pójdę w tą stronę. Poczekam troszkę z tymi balistami, niech oni kawałek sobie przejdą. Chociaż te balisty chyba same zaczną strzelać niestety, no ale dobra. Spróbujemy w generała przywalić od razu. O i całkiem chyba nieźle dostali. Dobra, trzeba będzie zaraz te... Jak te kule się odpala? Jezus Maria, nie wiem jak te kule się odpala. Prawda, nie wiem, jak te kule się odpala. Chyba i tak teraz w nic nie trafię tymi kulami. Także po prostu stanie, tam musi po prostu przy nich ktoś stać. I tyle. Dobra, ruszyła kawaleria. Tamci się wycofali, bardzo dobrze. Może mi się uda wybić kawalerię, zanim reszta przybiegnie. Fajnie by było pozbyć się tej kawalerii zanim... Ale nie we mnie, panowie, nie rzucać tymi oszczepami we mnie. Dobra, balisty sobie strzelają. Spearman!
Dobra, te oszczepy to jest naprawdę super broń na tą kawalerię pierwszą. To jest po prostu masakruje ich. Dobra, tu już załatwieni. W ogóle te oszczepy to jest. W ogóle te oszczepy to jest fajny dodatek. Tam jest generał, kurczę. Nie, dobra, walimy tam, gdzie jest najgęściej. Walimy tam, gdzie najgęściej. Tam jeszcze chyba jedna kawaleria jedzie, tak. Dobra, ruszył do ataku. Teraz może mi się uda. Może mi się uda teraz kogoś tymi. Tymi kulami ognia. Dobra, balisty przestać, przerwać ogień, bo sam sobie przywalę. Szybko, szybko, puszczać te kule, puszczać kule, panowie. Gaz, gaz, gaz. Puszczą mnie? Dobra, poszły. Dobrze ich tam rozjechało. W sumie całkiem nieźle. Pierwszy raz chyba tych kul używałem, ale wyszło całkiem nieźle, mi się wydaje. Troszeczkę im się tutaj dam otoczyć, ale spróbuję potem wjechać na boki. Spróbuję potem wjechać na boki właśnie moimi pikinierami. Dobra, tutaj już uciekają. Balisty, mówiłem, przestać strzelać. Czemu oni strzelają dalej? Przestać strzelać, mówiłem. Dobra, generał tu się musi zająć kawalerią. O, tu jest ich generał, kurczę, nie? Dobrze. Dobra, udało się podgonić gości. Spróbujemy tam wjechać teraz tam generałem od tyłu. Gdzie jest generał? Dobra, generał już tutaj się sam wpakował w bitwę. Szybko, szybko. Dobra, tu muszę z tym generałem pomóc, bo on mi tam, kurczę, sieczkę zrobi. Dobra, wjeżdżamy tutaj. Dobra, kawaleria tutaj wydaje mi się ładnie wjechała. Spróbujemy jeszcze jedną. O, włączyła mi się panika. Tutaj muszę pomóc tym generałem, bo będzie ciężko. Szarża na tych mieczników. Dobra,
O, generał padł. Dobra, jest dobrze. Udało się jednak generała. Nie, nasz generał też padł. To już niedobrze. Szkoda, kurczę. Dobra, tutaj już dożynki. Dobra, chyba to chyba zaraz będzie koniec. No niech te balisty przestaną strzelać. Stop. Wszyscy uciekli? Tu jeszcze jakiś jeden oddziałek został. No szkoda, że mi ten generał, kurczę, może tylko jest ranny. Zakończ bitwę, zobaczymy wynik. 1652 straciłem, zabiłem 2246, no kurczę, sporo straciłem. Ale żadna jednostka nie została rozbita, wszystkie zostały, więc exp przejdzie dalej. Kurczę, szkoda tego generała, no. Duże straty. Śmierć z honorem, no niestety. Niestety zginął. I musimy wybrać nowego generała. Zobaczymy, czy tu jakiś jest może... O! Jest... Ile on ma lat? Kurczę, tego nie sprawdzę teraz, ile on ma lat. Starszyzna, no ale to jest chyba jeden z moich. Dobra, weźmiemy go. Lugotorix. Tak, to jest mój koleżka. I dobrze, nawet nam się podniósł troszeczkę wpływ w starszyźnie. No nie wyszło źle, no szkoda tego generała, ale kurczę, no ale nie jest źle, nie ma tragedii. Dobrze, że jakiegoś tam wcześniej miałem już wylewelowanego troszeczkę, to tutaj zastąpi tego, który poległ. Spróbujemy tym szpiegiem teraz pozbyć się ich czempiona, żeby mnie tu już nie szczypał. Zabójstwo. Strasznie niskie szanse mam na to zabójstwo. Ja, masakra. Może jednak dygnitarz jest na czempionie. Manipulacja. Tu też niskie szanse. No. Dobra. Wrzucę go do armii po prostu. Jeśli mogę. Nie, bo tutaj czempion jest. Tu chyba też niskie szanse były, no niestety. 23% szans mam tylko na... Spróbujemy. A nuż się uda. Nie, stracona okazja. Ale damy teraz szpiega. O, rangę dostał. Wojowniczka dostała rangę. Biegowanie wroga zwiększa przebiegłość wodza armii macierzystej i pomaga chronić ją przed działaniami wrogich wysłanników. Właśnie o to mi chodziło, żeby on tutaj był, ten szpieg. Może chociaż się, może nie zabiję tego czempiona, ale przynajmniej się będę przed nim bronić. No i on tutaj mi tymi resztkami ucieknie, kurczę. Szkoda. W sumie mógłbym go pogonić i balistami tam nie, lepiej, niech sobie ucieka. Ja tu też muszę rany wylizać. Ile mam kasy? 6753, czyli już jest całkiem dobrze z moimi dochodami. Ale dalej pójdziemy jeszcze w kasę. Co tutaj można zbudować? Miejsce spotkań. Pozwala na werbunek naznaczonych. To nic. I to też nic. Chyba sobie wybudujemy to miejsce spotkań tutaj. Ulepszymy sobie tą osadę, żeby była bardziej odporna na ataki. Port handlowy. I tu możemy jeszcze zbiornik. To mi daje minus 1 do żywności, ale tym się nie martwię. Plus 2 do ładu publicznego, plus 2 do rozwoju natury i plus 5% do przychodów z rolnictwa, czyli to chcę. Dobra, chyba nic więcej już teraz nie zrobię. Tutaj jest wszystko gotowe. Kurczę, no... Nie chciałbym tej armii też tutaj przemieszczać w tą stronę, bo muszę mieć coś do obrony jednak. Ja chyba po prostu zacznę werbować
nowe jednostki tutaj. Przemysł i generała. A teraz nic nie zwerbuję, bo kasy nie mam. Dobra, poczekamy do następnej tury z tym werbowaniem. Okej. W tej turze chyba nic więcej nie zrobię. Aha, jeszcze tam level ktoś dostał. Nie przypisano umiejętności Aunodi, to była chyba ta wojowniczka, tak? Tak. Ale ona ma tych gwiazdek już, kurczę, który to? 8 level? 9 chyba. To nie. Zabójstwo, pokaz siły. O. Zwiększymy jej umiejętności potrzebne do zabójstwa. Może w następnej turze mi się uda tego czempiona załatwić. Tam było 23%, ale to było... No dobra, zobaczymy w następnej turze, lecimy dalej. No zaczęło nam się od bitwy na początku, ale dobrze, bo nigdy jeszcze nie używałem tych kul ognia w czasie zasadzki i dobrze, że już przynajmniej wiem, jak to działa, że trzeba po prostu je... Trzeba tam wysłać oddział, który je zrzuci. Nie można sobie tak z niczego. W sumie logiczne i realistyczne. Same się nie odpalą zdalnie. Dywersja wojskowa. Ligotorix, czyli ten nowy generał, tamten czempion chyba znowu działa. Albo tu szpiega przysłał? Nie, chyba czempion zadziałał. 7000. No ekstra, fajnie. Kasa już jest. Ja myślę, że chyba trzeba zacząć werbować. Poświęcić kilka tur na werbunek. I chyba głównie gromady mieczy będę tutaj werbował. Tutaj bym sobie gdzieś jeszcze jednego generała zrobił. Żeby szybciej werbować. Stwórz armię, tak. Starszyzna, to jest chyba mój. Pozostali wodzowie. Starszyzna, pozostali wodzowie i starszyzna, mąż stanu. On ma drugi poziom. Dobra, weźmiemy go. Tutaj sobie zwerbujemy balisty. A czekajcie, czy ja tu mogę rozbudować tego cieśle? Co ja muszę mieć, żeby tego cieśle rozbudować? Nie wynaleziono potrzebnej technologii. Wieża oblężnicza? Jest taka technologia, wieża oblężnicza? Czekajcie, wielki spichlerz. Wieża oblężnicza tutaj jest. Kurczę, dopiero wtedy bym mógł stolarza. A co może stolarz produkować? Nie, czekajcie. O. Stolarz. Kurczę, gdzie tu pokażę mi jednostki? Chyba niżej są jednostki. Technologia. Nie, no nie pokazuje, kurczę. O, tutaj może będzie. Dobra, jednostki. Bretoński Skorpion i bretoński Onager. Te skorpiony chyba... Nie wiem, czy to jest właśnie ta balista, którą ja mam, bo te skorpiony troszkę inaczej wyglądały. One były wyższe i z tego co wiem, to one dużo lepiej naparzały właśnie piechotę niż balista. Muszę zobaczyć, jak się nazywa to, co ja już tam mam. Gdzie ta armia moja? O. Bretońska balista, a tam jest skorpion. Właśnie, te skorpiony bym chciał, kurczę. Tylko że to długa droga do tego, z 10 tur albo lepiej. Także na razie chyba tutaj zwerbuję po prostu jeszcze te balisty, a gdzieś później w międzyczasie sobie zrobimy skorpiony. Dobra, 3 oddziały balist. Tam się gromady mieczy werbują. No i dobra, no i za jakieś 3 tury powinna ta armia być gotowa do wymarszu. Okej, co my tu jeszcze możemy zbudować? Na tych frontowych miastach chciałbym obronę zwiększyć. Tutaj się da. Tutaj niestety chyba to są takie osady handlowe, bardziej produkcyjne.
Tu już mnie nie stać. 988 kasy mi zostało. Tutaj jakiś szpieg się pojawił. Spróbujemy teraz tym jeszcze czempionem. Zobaczymy, jak tam będzie z szansą na zabójstwo. A, minimalnie wzrosła 29. No ale spróbujemy, no. Kto nie próbuje, ten nie wygrywa. Zabito wroga, o. Widzicie? Trochę farta. Trochę farta i problem z głowy. Jak tutaj armia? Regeneruje się, dobrze. No to co? To idziemy dalej czempionem. Aha, już się teraz nie mogę ruszyć, to w następnej turze. Kasy już nie ma. Jednostki się werbują. I dobra, kończymy turę. Jeszcze sobie muszę sprawdzić, jak tam nasze stosunki z naszymi pierwszymi sojusznikami tam na Wyspach Brytyjskich, bo nie chciałbym, żeby im nagle spadło poparcie co do nas i nagle mi nóż w plecy wsadzą. Szpieg dostał awans. I co to daje? 10 do szans na krytyczny sukces. Dobra. A co tu jeszcze mogę wziąć? Przechwycenie rozkazów, wzniecanie niepokojów, to nie chcę. Szansa na uniknięcie wrogich wysłanników też nie. 6 do zasięgu ruchu. Nie, dobra. Czyli rozwijamy sobie plus 10% szans na krytyczny sukces dla każdej akcji, dobra? Czempionem sobie zobaczymy z przodu, co się dzieje. Gdzie on poszedł tą rozbitą armią? Chyba myślę, że tutaj mógł pójść do najbliżej. Nie. Nie, gdzieś dalej poszedł chyba. No nie wiem. Ciężko powiedzieć, gdzie on mógł pójść. Może tu? Wyślemy szpiega jeszcze. Niech ich szukają. Dobra. Ta armia się dalej regeneruje. I co? Werbujemy dalej. Balisty już są zwerbowane. Co ja tu jeszcze mogę zwerbować z tych lepszych jednostek? Nic w zasadzie. Tutaj już został sam syf, że tak powiem. Dobra, jedziemy z tymi balistami już w kierunku naszej armii, do której mają dołączyć. Czy ja tu jeszcze mogę coś zwerbować teraz po ruchu? Tak, mogę, dobra. No to jeszcze gromady mieczy. I tutaj też. Muszę mieć dużo tych gromad mieczy, bo to jest moja najlepsza jednostka w tym momencie, a one i tak są słabsze od tych, które... Aha, w tej turze już ich nie mogę tutaj więcej zwerbować, a mogę na przykład gromady włóczników? Nie. Kurczę, myślałem, że będę mógł dwoma generałami werbować, ale to widocznie po prostu od ludności zależy, od populacji. Niestety nie mam nadwyżki populacji tutaj, żeby więcej zwerbować. Okej. Gdzie są ci... O, właśnie. Nie, u nich mam, widzę, poparcie dobre, mamy dobre stosunki z nimi, więc jest w porządku. Kurczę, no myślałem, że będę mógł dwoma generałami, chyba że przejadę nimi na drugą stronę już tutaj, przepłynę. I tu będę mógł coś werbować, tu mam jakieś budynki, mam. I tu bym nawet może mógł jakieś lepsze jednostki werbować. Więc... Dobra, zrobimy inaczej. Nie wy będziecie tutaj werbować, tylko wy zasuwajcie jak najszybciej do Komundolunomnum, czy jak to tam się nazywa. A wy sobie tutaj zwerbujecie mieszników. Tak? I coś jeszcze mogę wybudować. Spróbujemy rozwinąć znowu te miasta. O, brak te. Tutaj się mury budują. Coś jeszcze mogę gdzieś wybudować za 1300? Chyba już nic. Tu mogę rozbudować miasto. I zrobimy to.
Co my tutaj postawimy? Chyba zagrodę dla bydła. Albo nie, może coś do jednostek wojskowych. Kurczę, nie mogę się... Jednak zrobimy tutaj tą siedzibę wojowników. I tutaj też coś jeszcze mogłem budować chyba, tylko niestety nie mam już kasy. Dobra, w tej turze to tyle, tak mi się wydaje. Jak tutaj wygląda armia? O, jeszcze dwie tury. Dwie tury chyba jeszcze, nie, trzy. Trzy tury jeszcze. Okej. Idziemy dalej. Kurczę, chciałbym już te skorpiony zrobić. Będę musiał zacząć badania właśnie w kierunku tych skorpionów. Bo one, z tego co pamiętam, bardzo fajnie na piechotę działały. W ogóle na wojska. Pakt o nieagresji Masalia chce, tak? Czyli ci, których chciałem atakować, ale nie pozwolili mi Edetanowie, bo mnie zaatakowali pierwsi. Pakt o nieagresji. Z kim oni mają wojnę? Wojownikami, z Recją, czyli właśnie z tymi, z którymi podpisałem umowę handlową przed chwilą. I Nori. Nori mnie nie interesuje. Ale ta Recja, kurczę, nie chciałbym, żeby mi tą umowę zerwała. A, nie wiem, co z nimi zrobić, z tą Masalią. Zgodzić się na ten pakt o nieagresji, czy nie? Mi się wydaje, że oni tu mogą mieć problemy z Rzymianami od dołu, dlatego chcą się zabezpieczyć od góry. Więc nawet jeśli tego nie podpiszę, to oni chyba... Wydaje mi się, że będą za bardzo zaangażowani. Dobra, nie olać to. Nie chcemy paktu o nieagresji. Może następnym razem zapłacą za umowę. Pojedzie kolejna armia niestety. Kurczę, ja się jeszcze nie zdążyłem tam wykurować całkiem. Ranny. Kto został? Czempion został ranny. Aunodi, dobra. Dobrze, że nie szpieg, bo on ma akurat duże pole widzenia. A chciałbym tą armię znaleźć, która mnie tu... O, minęła. Tutaj nie ma pełnej armii, więc w sumie mógłbym to zaatakować. Bo tutaj nie ma pełnej armii, ale ma mocną tą armię, kurczę. Wojownicy, weterani. Szermierze. Łucznie... No kurczę, ma mocną tą armię, ale mało liczebną. Tutaj bym bez problemu go zniszczył, ale to już chyba w następnym odcinku. To już akurat tak się czasowo zbliża. Dobra, czyli będziemy atakować tutaj Edetanów dalej. Myślę, że po rozbiciu tej armii będziemy mogli zaatakować już pierwsze miasto Edetanów, czyli tutaj Arakilum. Arasilum, Arakilum, nie wiem jak to się czyta. Czempionem tu będziemy mogli coś podziałać. Dobra, jeszcze sobie pobudujemy, nastawimy budowę, czego tam się da. A, jeszcze werbunek, oczywiście. Czy wy już tutaj dojdziecie? Dojdziecie. I robimy tak. Balisty przekazujemy do góry. Ok. I płyniemy sobie do Namnetum, bo tam będę mógł prawdopodobnie lepsze jednostki werbować. Forsowny marsz odpalimy. Trzy tury mi zajmie, żeby się tam dostać. No dobra, no, trudno. Nie ma wyjścia. Wy tutaj zajmiecie miejsce poprzednika. Dobra, co my możemy wybudować? Wybudujemy sobie świątynię, bo tu widzę, spada ten ład publiczny. Tu na razie będzie wszystko w tej prowincji. Tutaj możemy coś wybudować więcej. Strasznie drogie są te, kurcze, rozbudowy miast. Na razie to zostawię. Wybudujemy sobie tutaj zagrodę dla bydła. Tutaj sobie ulepszymy zagrodę dla bydła.
I koniec kasy. 500 zostało. 500 zostało. Czekajcie, może tym szpiegiem coś tam zadziałam jeszcze. Może jakieś zabójstwo na koniec? Byłoby miło. 20%. Kurczę, małe szanse ma niestety. Sabotaż wojskowy. To już lepiej. Przechwycenie rozkazów, zatrucie prowiantu. O. Spróbujemy zatrucie prowiantu. Nieudany sabotaż, trudno. Dobra. To by było na dzisiaj tyle. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki za uwagę. Zostawcie lajka, jeśli odcinek Wam się podobał. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.